Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie za darmo w Fortnite, wchodząc do sklepu z przedmiotami i wpisując kucy kasy pod przyciskiem Wesprzyj twórcę. Dzięki za wszelkie wsparcie. Cześć, jestem Kucy, a dziś przedstawię wam coś, na co mało kto zwrócił uwagę. Zanim jednak zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i daniu o tym znać w komentarzach, a w nagrodę przypnę wam serducho. Każdy zostawiony przez was like sprawia, że ten film dotrze do większej ilości osób, więc z góry za wszystkie dziękuję. Latająca wyspa wyrywająca runy z ziemi, potem tornado nad zalewem, a w końcu latanie w tajemnym wymiarze wśród motylków i całkowita przeróbka jeziora. Twórcy naprawdę nie dają nam nawet chwili spokoju i cały czas zaskakują nowymi wydarzeniami. Z tego wszystkiego większość graczy nie zauważyła jeszcze jednej pobocznej fabuły, która dzieje się w świecie Fortnite, czyli wojny między burgerkiem a pomidorkiem. Chodzi oczywiście o właścicieli restauracji w pomidorowym przysiłku, a raczej przybytku w tej chwili, oraz lepkiego lasku. Obie restauracje istnieją od samego początku Battle Royale, czyli od sezonu pierwszego. Do tej pory nie było między nimi starć, placówki znajdowały się po praktycznie przeciwnych stronach mapy, więc nie robiły sobie większej konkurencji. Wszystko zmieniło się w czwartym i piątym sezonie, kiedy to zarówno głowa pomidorka, jak i burgerka zostały wchłonięte przez wyrwy do innego świata. Obie potem wróciły, jednak głowa pomidorka zamieniła się w kamień. Niedługo potem pizzeria z pomidorowego przysiłka przeobraziła się w ogromną świątynię i wraz z nią pojawili się nowi pracownicy, a raczej wyznawcy kultu pomidora. W pomidorowym przybytku jest nawet ukryte pomieszczenie, które wygląda jak jakiś ołtarz, a w całej placówce zbierane są pomidory. W dwóch słowach, pomidora opętało. Dokładnie od momentu pojawienia się świątyni, pomidorek obrał sobie za cel zniszczenie burgerka. Porywał jego pracowników i przyciągał ich na swoją stronę, co widzimy na tym ekranie ładowania. Przez jakiś czas nic się nie zmieniało, ale pewnego dnia przed pomidorową świątynią stanął pewien pojazd. Ta właśnie maszyna udała się prosto do lepkiego lasku i stanęła przed Durburgerem. Jeśli się przyjrzymy, możemy zauważyć, że z tyłu pojazdu znajduje się jakiś pojemnik ze znaczkiem owada. Jakiś czas później cała burgerownia została zamknięta przez fortnite'owy sanepid właśnie z powodu inwazji szkodników. Najprawdopodobniej pracownicy pizzerii z pomidorowego przysiłka musieli podłożyć owady i wezwać inspekcję sanitarną, w wyniku czego ci ukarali burgerownię zamknięciem placówki. Być może pomidorek szukał nowego miejsca pod pizzerię, skoro poprzednie zostało zmiażdżone przez świątynię, dlatego chciał wykurzyć burgerka z lepkiego lasku. W zaistniałej sytuacji pracownicy burgerowni postawili podjąć walkę i wystawili swój własny wóz, żeby walczyć z pomidorkiem o klientów. Możemy zauważyć, że na moment obecny oba pojazdy stoją naprzeciwko siebie, obok stadionu piłkarskiego. Wygląda na to, że pomidorek ma przewagę, ale zyskał ją w bardzo nieuczciwy sposób. Fabuła tej historii właśnie zaczęła się rozkręcać, a jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw, co dalej się stanie. Czy obie strony się pogodzą i będą dalej pracować w zgodzie, czy może któraś z nich wygra? Co wtedy z drugą? Może wygrana albo przegrana strona dostaną dodatkowego skina? Zauważcie, że pomidorek ma drugiego skina, a burger tylko jednego. Co wy o tym sądzicie? Obstawiajcie w komentarzach, za kim stoicie. Ja jestem za burgerkiem. Dziękuję również wszystkim za wspieranie mnie w sklepie z przedmiotami. To by było na tyle, mówił do was Kacy, nerka.